korespondencję z Urzędu Miasta dotyczącą prezydenta Pawła Adamowicza. Otóż, szanowny panie pośle, poinformowano mnie, iż prokuratura, która prowadzi śledztwo w sprawie prezydenta Pawła Adamowicza, wystąpiła do sądu o umorzenie warunkowe kary dla pana prezydenta. Szanowny panie pośle, ja jako główny mieszkaniec Gdańska czuję się bardzo dyskomfortowo, mając prezydenta, który de facto został przez prokuraturę uznany za winnego, bo tak należy wytłumaczyć umorzenie warunkowe. Szanowny panie pośle, chciałem zapytać, czy państwo jako Prawo i Sprawiedliwość, panie jako poseł lokalny, zamierzają coś zrobić w tej kwestii, żeby pozbyć się tak w moim wynajmniej ocenie uciążliwego dobrodziejstwa, jakim jest ta Gdańska dla pięknego miasta nadmorskiego prezydenta Adamowicz, który obecnie ma za co często jestem krytykowany, że mam zły dostęp zdrowienia. Natomiast powiedziałem już jakiś czas temu i to za każdym razem będę powtarzał. Jeżeli Gdańszczan, różnego rodzaju ruchy, organizacje będą chciały tym tematem się zająć w zasadzie takiej, że postanowią sprawdzić, czy mieszkańcy Gdańska chcą zmiany w drodze referendum, to ja będę na pewno pomagał. Na moją pomoc można liczyć. Ale na pewno nie będę inicjatorem. Więc jeżeli pan radny zorganizuje taką grupę i ta grupa będzie chciała w takim kierunku iść, służę pomocą, natomiast inicjatywa należy do nas. Pełna pomoc z mojej strony, myślę, ze strony kolegów, koleżanek radnych. Obiecuję intensywne staranie. Moje biuro jest do pana, dla pana zawsze otwarte, jak dla państwa. Drodzy państwo. Pani, może jedno pytanie, pan się tam zgłasza i skrót.